Witam, kochani, w kolejnym dniu pracy w garażu, w budzie, w blaszaku Juliana. Gdzie, jak widzicie, jest wiele ciekawych rzeczy. Jest po prostu wszystko. Wszystko się to robi w tym jednym miejscu. Dzisiaj mam do zrobienia taką drobną sprawę. Zobaczcie, ten zderzak tylny jest tutaj bardzo mocno poruszany, porysowany i tak jak widzicie, zrobi ostrość. Wygląda to tak, jak wygląda. Więc kolejna szybka praca. Mam zamiar to rozszlifować i zakończyć, czy rozpocząć, zakończyć o w tym miejscu. I tu po krawędzi i tutaj. Także pokażę Wam kolejne procesy, jak to wygląda. Będziecie mogli to obserwować, być ze mną i coś podglądać dla siebie, jeżeli coś zobaczycie super, to jeżeli Wam coś pomoże w Waszej ciężkiej pracy, no to superancko będzie. Chcę powiedzieć, że ten materiał, ten film, który nakręcam, jest głównie przeznaczony dla osób, które pracują w podobnych warunkach jak ja, które zaczynają i które mają dużo problemów z różnymi sprawami, na przykład z temperaturą, z ogrzewaniem. Wam pokażę w tej chwili, temperatura jest 12 stopni tutaj na tej bramie, na dworzu jest 8 stopni. W każdym bądź razie nie są to dobre warunki sprzyjające do tego, żeby można coś tutaj malować, lakierować, ale w jaki sposób można sobie z tym radzić, to Wam pokażę w tych kolejnych filmikach, zresztą wcześniejsze filmiki o tym też mówią. Także będziecie mogli to zobaczyć, podglądać i sobie wziąć coś dla siebie. Tak jak widzicie, już zabezpieczyłem to, co chciałem. Czyli tak, żeby tam nie leciały jakieś tam do środka rzeczy. I oczywiście to, czego nie chcę uszkodzić, czy zmatowić, czy porysować. Więc koło mnie jest stolik, właśnie tak. Chciałbym pracować, żeby mieć koło siebie na wyciągnięcie, jak to się mówi, ręki. Wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne, naprawdę to bardzo mocno usprawnia w ogóle cały dzień pracy, tak że człowiek się nie nachodzi, nie nalata, nie zmęczy się za bardzo, a praca jest zrobiona. Więc tutaj mam wszystkie rzeczy, które są niezbędne, czyli tą pracę będę chciał zrobić w ten sposób, że rozszlifuję to, co się da. 320, 240, zobaczymy, 240 może na początek, 320 poprawię. Oczywiście chciałbym tu tą pracę całą jakby rozpocząć i tu skończyć, tutaj, na tej krawędzi i pojechać sobie tutaj w dół. Cały ten tylny zderzak tutaj w tej części jest do zrobienia. Jest to praca typu Smart Ripe, czyli nie wbijamy się w jakieś dalsze partie tego zderzaka, tak? Ponieważ jest wszystko ok, tylko jest to częściowa naprawa, częściowe malowanie, tak żeby zaoszczędzić czasu, pieniędzy, pracy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Podkręcałem te śrubki tutaj, które mógłbym też porysować, czy też pomalować. Nie chciałbym taki robić, jak to się mówi, popeliny z malowanymi śrubkami. Tak to wygląda. I teraz, co mi będzie potrzebne do tej akcji? To jest akcja dosyć szybka, więc zrobię to tak. Tak jak mówię, rozszlifuję tutaj tymi krążkami na małą, na większą szlifierkę do wyboru. Później duże partie odsłonięte tworzywa tego sztucznego. Mam tu taki specjalny plastik prima i oczywiście podkład biały, w białym kolorze. Także sobie później to wszystko zaizoluję białym podkładem. Wysuszę promienikiem i pomaluję. Także będziecie mogli to obserwować i to ja zabieram się do pracy, ustawiam kamerkę, czyli mój telefon,
i będziecie mogli to wszystko podglądać. Ja muszę to opuścić, zmyć tutaj te wszystkie brudy, żeby gradacja papieru się nam nie zapychała. Także tutaj myślę, że nie muszę o tym mówić i tłumaczyć, to jest bardzo proste i logiczne. Tyle tego głaskania. Staram się wszystko rozszlifować, to co się da. Nie staram się bawić w szpachlowanie tych drobnych rysek tam. Oczywiście coś tam zostanie, to fakt, ale to staram się zrobić do kompletnie minimum. To co możliwe rozszlifowuję bez namysłu i tyle. Zobaczcie, wstępnie mam już splanowane to wszystko, niejako te rysy gradacją 240. Teraz przejdę do 320, no i później powykańczam włókniną, żeby można było natrysnąć tutaj podkład. Podkład jednoskładnikowy w szpraju. No zaraz Wam pokażę, co to za podkłady. Zresztą to jest taki ogromny wybór jest wszystkiego, że z tym nie ma żadnego problemu. Tu widzicie, zabezpieczam maksymalnie powierzchnię, którą nie chcę ruszyć, dlatego żeby sobie dodatkowej pracy nie robić, tak? Bo ona jest ok. Także teraz zakładam 320 na maszynę i jadę dalej.
Zobaczcie, teraz już mam wszystko wyprowadzone niejako. Teraz to wszystko poprawię tutaj, w tych miejscach, już pincetką i włókniną powykańczam. Później natrysnę tutaj specjalny podkład na plastik, taki, gdzie tam powiedzmy po minucie, dwóch będę mógł ten właściwy podkład w szpraju natrysnąć. No i później suszenie i oklejanie i malowanie. I tyle. Może zastanawiacie się, dlaczego nie chciałem tych wszystkich takich wgnieceń, takich uszkodzeń szpaklować szpaklą poliestrową. Nie bawię się w to, nie działa tak do końca to wszystko, dlatego że to jest tworzywo. Pod wpływem ciepła ono się kurczy, rozszerza i później pokazuje cały film naszej pracy. I jest to wiele, wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane niż po prostu splanowanie wszystkiego, zachowanie jakby jednorodnego materiału, czyli tego tworzywa. I wtedy rzeczywiście przy tej takiej kurczliwości, rozszerzalności liniowej, jak zwał, tak zwał, w każdym razie pod wpływem różnic temperatur, to wszystko ładnie, jednorodnie pracuje i jest ok. Także tak ja to załatwiam, tak pracuję z tym. Okleję, ponieważ będę natryskiwał podkład. Zaraz to będzie. Będę miał gotowy do malowania, tak naprawdę. Dosyć szybka praca. Będę chciał tutaj odciąć na tych randach tutaj, tak żeby po prostu ograniczyć ten natrysk tego podkładu maksymalnie tam, gdzie nie trzeba, to nie będę tego robił. Użyję do tego taśmy i zrobię taką miękką zakładkę. Można użyć gąbki, nakleju, różne są metody do wyboru. Thank you.
Tak, teraz będę natryskiwał taki podkład, primer, plastik, jedną cieniutką warstwę na przyczepność, ale przed każdym moim jakby takim działaniem staram się nagrzać powierzchnię, ponieważ no nie jest to najwspanialsze są temperatury, więc posługuję się takim ogrzewaczem. Nawet jeżeli na przykład po odtłuszczaniu gdzieś tam jeszcze ten rozpuszczalnik zostanie, no to oczywiście bo mam pewność, że go zostanie wygrzany i odparowany. Oczywiście jeszcze mam to wszystko sprężone powietrzem. Albo nie, już to robiłem. Bardzo pomocna rzecz, ta wichura także pozwala tutaj wszystko to odparowywać, bo ja po prostu nie mam czasu, bo muszę iść sobie zrobić kawkę, sami rozumiecie. Zmieniam z tej strony, dlatego że nie chcę, żeby tam Thank you.
i ostatnia warstwa. Promiennik, pół godzinki i będziemy przygotowali do malowania. Słuchajcie, już jest w podkładzie. Całkiem to przyzwoicie wygląda, wszystko jest w porządku. Także teraz to rozmaskuję, już przygotuję do malowania. Oczywiście wcześniej to musi wyschnąć, dam pół godziny, pójdę sobie zrobić kaweczkę. I po pół godziny przychodzę, matuję, szlifuję, oklejam i maluję. I tak, i pół godzinki minęło. Wszystko jest już wysuszone, tak jak trzeba. Wysuszyłem to w około 40-50 stopni pod promiennikiem, pół godziny. W tej chwili będę to wszystko matował, jechał papierem 1200, wykańczał włókniną. Tutaj na te przejścia włókniną 2000. Także zaraz to będzie przygotowane i później już pod malowanko będzie. No jak widzicie, natrysnąłem tutaj troszeczkę takiego kontrastu, żebym mógł widzieć, co się dzieje, czy nie ma jakichś tam rysek czy czegokolwiek. No i to jest, od razu mi pokazuje, gdzie ja to po prostu jadę, a gdzie nie jadę. Także dla mojej informacji, żeby tutaj nie za bardzo przyglądać się, a żeby to zrobić. Także przygotuję tu tą całą wnękę do malowania. Tu odetnę w ten sposób, tu przygotuję na przejścia. No i tak jak widzicie, no, tu nie ma żadnej filozofii, prosta sprawa jest. Wody, omaskuję ponownie tam, gdzie potrzeba, tam, gdzie jest taka wymaganie i zaraz to będziemy malowali. Będę to malował. Towarzysze, kurczę. Thank you.
że już jest gotowe do przykrycia folią. Chcę wam tylko pokazać, jak ja tutaj po jakby no, poodcinałem, gdzie ja chcę po prostu tu kończyć, gdzie przymaskować, jak to wszystko tutaj wygląda, żebyście mogli zobaczyć sobie, jak ja to przygotowuję, te odcięcia tutaj. Także tutaj na tych krawędziach, tu za daleko nie będę chciał tutaj iść, w lewą albo w prawą stronę. Po prostu tutaj będę gdzieś robił wygubienie na tych załamaniach, na tych wszystkich półkolistościach, tak żeby to wszystko pogubić. Także nakrywam folię, przygotowuję 10 gram, przepraszam, 100 gram farby. Chcę wam pokazać już no, ostateczne przygotowanie do malowania. W tej chwili już będę robił farbę i natryskiwał. Zobaczcie, tu takie daszki różnego rodzaju, żeby można było zrobić te przejścia, żeby tam dalej ta farba jednak nie leciała, więc ograniczyłem to do maksimum. Także widzicie, jak to jest zrobione na miękkie taśmy. Także już teraz przystępuję do robienia farby i malowania. No, tak jak się to mówi, już jest po robocie. Wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, także jestem zadowolony. Szybka praca, także nie wiem, 14 w tej chwili jest, także od 9 tak naprawdę akcja była. O, to jeszcze historię. Także ściągam to wszystko, przykręcam śrubki i koniec, nie? Jest tak, jak ma być, wszystko dobrze, także widzicie, szybka naprawa. No i tak już jest cała ta naprawa, mam dzisiaj zakończona. Także on już sobie już posech, ile trzeba. Także teraz następna praca. Także tak to wygląda. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się do następnego razu z garażu, gdzie jest wszystko z garażu Juliana.